Maciek, przygotowanie już praktycznie za wami. Jak tobie minął ten okres? No na pewno nie było lekko. Mocno pracowaliśmy. Jeszcze został tydzień do ligi. Mam nadzieję, teraz chyba będą trochę lżejsze treningi. I za tydzień w sobotę z Lublinianką tylko zwycięstwo. Myślisz, że ty wybiegniesz w wyjściowej jedenastce? Jest duża konkurencja w składzie? No to wszystko zależy od trenera. Zobaczymy, jak trener ułoży, ustawi ten skład na Lublinianka i na ligę. Ten okres zimowy to strasznie się dłuży i każdy czeka na te pierwsze mecze pucharowe, ligowe, o punkty. Trudno chyba wam się gra na tej sztucznej murawie. Nie możesz się już doczekać, aż przejdziecie na trawę? Tak, tak. Gra na naturalnej trawie to jest zupełnie inna. Inaczej to wygląda. Na sztucznej ta piłka staje, nie wiadomo jaki kozioł zrobi, czasami noga zostaje na sztucznej, może się podwinąć coś, jeszcze ta sztuczna nie jest w najlepszym stanie, szczerze mówiąc. Jeszcze dwa zdania o celu, który przed wami, czyli awansie. Myślisz, że to jest jak najbardziej realne? Oczywiście, po to tu jesteśmy, po to tu tyle trenujemy, mocno, tak, i tylko awans. Inaczej, innej sytuacji nie wyobrażam sobie. Zapraszam wszystkich kibiców w sobotę na mecz z Lublinianką Pucharowy, godzina 19. Widzimy się.